Cześć, witajcie. Ja jestem Sebek, witam was w kolejnym odcinku z gry Dead Space 2. Po przerwie świątecznej jesteśmy na Ishimurze. Ishimura, która była zamknięta, powiedzmy zdokowana. Nie wiem, czy jest takie słowo. Może nie była w dokach stacji, na której znalazł się Isaac Clarke. My tam musieliśmy się dostać, żeby móc się przedostać na drugą stronę torów, które zostały wysudzone przez Tidmana. Tak mi się chyba wydaje, tak pamiętam. W każdym razie to, co pamiętam, to fakt, że nie chcę tu być. Że naprawdę nie chcę być na Ishimurze, dlatego że mam z tym miejscem złe wspomnienia. Dobra, jak wygląda amunicja? No dobra, nie jest źle, mogło być lepiej, ale nie jest tragicznie. Wróciliśmy na Ishimurę, więc trzeba będzie dość intuicyjnie patrzeć w te. W... Tylko jeszcze muszę zrobić Shift Tab, żeby wyłączyć informację o kodzie. Dobra, okej. Jest dobrze. Dlatego, że nekromorfy mogą spaść nam do windy. Teoretycznie. Jest taka możliwość. Najgorsze jest to, że to miejsce jest zupełnie opustoszałe. I tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy nekromorf może zaatakować. Na jakieś 90% jestem pewien, że jak tam wejdę, to włączy się kwarantanna. Dokładnie tak było w pierwszej części i dokładnie tak pewnie teraz będzie. 90% pewności, że właśnie tam włączy się kwarantanna. Proszę bardzo, dobra, ustawmy się gdzieś, żebyśmy nie mieli dookoła siebie tych szybów. Żeby nie mieć szybu za plecami. Bo tak czy siak będą wchodzić. Już gdzieś wywaliły szybę, także... Cholera, to jest zaspo... Okej, dobra, widzę wywalone... wywaloną klatkę wentylacyjną, także na pewno gdzieś jest nekromorf, to nie ma opcji. Zresztą ta dekontaminacja była zbyt spokojna. I muzyka, która jest... całkowicie wskazuje na fakt, że... coś się gdzieś pojawi. Powiem wam, że ta gra jest dużo... dużo straszniejsza niż jedynka, przynajmniej w tym momencie. O kurwa! LOL! Jeśli by porównać setting jedynki i dwójki i atmosferę, jaka panowała w tym miejscu, to jest dużo straszniejsze. Kurwa mać! Fuck. Wow. Dobra, okej, okay, teraz tak. Zdrowie trzeba wziąć. To jest po prostu konieczne, żeby mieć zdrowie ze sobą. Jedno sobie użyję, a jedno wezmę, bo zdrowie muszę mieć. Zastanawiam się, dlaczego na tak długim etapie, jeśli chodzi o grę do przodu, jeszcze nie znalazłem żadnego lepszego pancerza, który dawałby mi więcej miejsca w ekwipunku. Nie było żadnego tego, tak mi się wydaje, że nie było żadnego blueprintu. Nie blueprintu, tylko schematu. O nie, nie, o kurwa mać! Dobra, okej, ten się przynajmniej nie otworzył, to dobre i tyle.
wywalę. Bo wystarczy mi, myślę, że absolutnie 20 pocisków. A tu jest ten sam fakt, że znowu są... Te, mam nadzieję, że to są rury. Znaczy rury. To są dziury w... Dobra, dojdźmy w ogóle do końca każdego z tych tunelów. Że to są dziury powstałe jeszcze po poprzedniej jakby sytuacji w Ishimurze. Że to nie jest tak, że pojawił się nowy behemot. Który... Kurwa mać! What the heck! Okej, tam coś... Dobra, okej, naprawdę nie mogłem ogarnąć, co to tak naprawdę do mnie idzie w tej masie ciał. Także to był nie lada problem. No, wydaje mi się, że gra chce mi przekazać, że lepiej będzie, jeżeli zacznę się przesuwać do przodu, a nie tak naprawdę poruszać się kurwa wahadłowo. Strasznie się niefortunnie ustawił, to mu trzeba przyznać. O, dobrze. To muszę mieć, to bardzo... O, mi się kurwa przyda! Autentycznie, gra chce mi dać do zrozumienia, że powinienem się ruszać do przodu. Że kurwa wstanie w jednym miejscu to nie jest dobra decyzja. Chociaż też wolałbym się nie przesuwać szybko... Dobra, okej. O, w mordę! O kurwa mać! Flame fuel. To jest kurwa zbyt chaotyczne. Ja naprawdę potrzebuję chwili spokoju. O, safe station, dobra. Tu wygląda jakby mogła być chwila spokoju. Właśnie, nie jestem pewien, bo w ostatniej... W jedynce, mniej więcej gdzieś w tym momencie było wejście w próżnię. Tutaj nie jestem do końca pewien, czy będzie tak samo się działo. Biorąc pod uwagę, że... Tak naprawdę cały statek jest... No dobra, okej, to jest ta wirówka. Jak tu się... A, okej, tak się wskakiwało. To jest ta wirówka. I trzeba było ją włączyć, tylko jak się ją włączało wtedy? A dobra, tu mam chyba... To chyba jest... Nie wiem, czy to jest zasilanie. Chociaż może tak być, bo to wygląda jakby właśnie tego tutaj brakowało. I to akurat tutaj pasuje. Okej. W sumie, jeżeli będę mógł włączyć tą wirówkę, pozostając na górze, to będzie bardzo wygodne. Wolałbym nie schodzić na dół, biorąc pod uwagę, co się z nią będzie działo. Dobra, okej. I w tym momencie... A, tu jest jeszcze jedna. Aha, bo to wygląda jak jakieś puzzle. Znaczy puzzle. Jak zrobienie tego. A, to jeszcze trzeba to dobrze zrobić. Bo ja tak trochę w sumie na chama w to wkładałem. Dobra, teraz tak, żeby to dobrze szło, tu na dół, tu, i teraz tak. Dobra, czyli to, co wyjąłem stamtąd, będę musiał wyjąć. Bo to jest część, która pasuje tutaj, a ty będziesz mi potrzebna potem, dlatego że... Dobra, okej, i zaczyna się obracać, ale czy zaczyna się obracać cała wirówka? Aha, i pewnie, prawdopodobnie tam wyłączę niską grawitację. Okej, easy, dobra, lądujemy i włączamy wirówkę. Tak, mamy już grawitację.
I idziemy tam. Ok. Dobra, czyli może jednak nie będę musiał tu schodzić. Całkiem to wygodne jak dla mnie. Dobra, zróbmy sobie. W sumie nie spojrzałem ile było jak co nie zaczęliśmy. Ale nieważne, nie jest to teraz istotne aż tak bardzo. Po prostu skończymy jak będę miał dość. Ale w sumie było jakoś 15 po jak zacząłem. No tak. LOL! Okej, dobra, czyli to nie była... To wcale się nie wydarzyło, tylko to było wspomnienie Isaaca. Spoko. Chociaż i tak jestem bardzo nieufny co do tego otworu w ścianie. Ellie, I've got the centrifuge online. I'm heading back towards the tram station. Okay, I've almost got us disconnected from the magrail. Keep me posted. Dobra, okej. No tak, trzeba będzie przejść znowu przez strefę kwarantanny, ale tym razem nie ma opcji, żeby to się odbyło spokojnie. Tym razem coś mi wpadnie. Dobra. Także broń w gotowości. Oczywiście stanąć przy ścianie tak, żeby mieć za sobą... Tylko, że mam nad sobą szyb, to też jest bez sensu. Czy po drugiej stronie będzie szyb? Też jest szyb, cholera. Ciekawe, czy te kraty są jakimś sposobem zabezpieczenia. Chociaż wydaje mi się, że nie, bo nawet z tymi... O nie... Dobra, okej, teraz tak. Okej, dobra, to jest kurwa creepy. Na szczęście dość szybko giną, także... Z nimi nie ma problemu, ale... To jest kurwa creepy. O nie, 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 nie! Dobra, okej, spierdalaj. Kurwa mać. Mam wrażenie, że ten kwas mnie spowalnia. Dobra, okej. O, nie, 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 nie! Wiedziałem, kurwa wiedziałem, że ta dekontaminacja... Demet! Strzeliłem sobie granatnikiem pod nogi, bo chciałem tupnąć. Tutaj coś wypadło. Amo plazmowe, super. Dobra, ale wiedziałem, że ta dekontaminacja tym razem nie może pójść łatwo i szybko. Dobra, ale jest amo plazmowe. Tego nie wezmę. Isaac, Strauss is starting to worry me. Listen, I would never. But son, Daddy's not a murderer. Strauss, he's not real. Yes, he is. You can't see him because you haven't taken the steps, Strauss. You will be put down. Oh, no, no, no. Step three. Strauss, Ellie, shit. Kurwa mać. Byłem zajęty fabułą i dałem się zaskoczyć. Okej, dobra, audiolog. Dr. Heidi Latchford. Research summary organic material analysis. There are several shocking findings relating to the sludge-like material found throughout the Ishimura. First, it is human DNA. Second, and far more disturbing, it reanimates in the presence of a marker signal. The only conclusion we can come to is that the entire Ishimura crew was infected and reconstructed and then fell into a soupy DNA sludge when the Aegis 7 marker was destroyed. Okej, dobra, czyli jakieś zmodyfikowane ludzkie DNA, które umożliwia powstanie z martwych. Uroczo. Kurwa uroczo.
Dobra, okej, ale z tego, co z tej rozmowy chyba można wywnioskować, że Strauss w końcu porwał Ellie, tak to nazwijmy. Kurwa, dobrze, że to tak szybko zabija. O nie! Dobra, ty jesteś zwykły, to z tobą nie ma problemu. Ja chcę tylko amunicję. I ty też... Nie, ty masz tylko... Pokazujące, że tu jest szpikulec, którym cię trafiłem. Wolę tam wejść z karabinem. Teoretycznie nigdy nic złego nie działo się w pociągu, ale nie ufam tej grze. The bastard bit me. What? Ah, shit. Are you okay? Yeah, I'm fine. But he stopped talking. He won't look at me. How's it going at your end? And please tell me this plan is going to work. I'm almost there. I'm headed to the bridge now to activate the gravity tethers. Well, good. They're swarming in through a hole in the medical deck. At least you won't have to go through there. Unexpected obstruction ahead. Oh, kurwa mać. Welcome to the medical deck. Crap. Super. Czyli wylądowaliśmy akurat w miejscu... Gdzie ty kurwa jesteś? Gdzie do cholera byłaś? Kurwa mać. Te białe plamy, wszędzie, To nie jest najbardziej efektywna broń. Białe plamy. Dobra, wiem, że to krew, ale LOL! Nie, dobra, w sumie... Nad siebie i na ciebie... Nie warto używać stazy. A to może mi się przydać. Dobra, mamy kredyty. I więcej kredytów. Dobra, okej. O, tu mam jeszcze skrzyneczki do rozbicia, ale też w nich jest więcej kredytów. Dobra, okej. Nie chcę... Właśnie, medical deck. Wiecie, to jest najgorsze, że jesteśmy już 5 godzin w grze ponad i jeszcze nie pojawili się regeneratorzy. A ja w tym momencie się obawiam, że jestem bardzo bliski wykakania tego, że oni zaraz się pojawią. To kurwa będzie po prostu moment i oni będą. Ja nie chcę, kurwa, nie chcę. Tutaj chyba był, o ile dobrze pamiętam, tutaj była ta kryogniza, gdzie pierwszy raz zamroziliśmy tego i pozbyliśmy się go przynajmniej na jakiś czas. Dajcie mi moją tą. Gdzie to do cholery jest? Czy ja słyszałem to, co ja słyszałem? Nie, nie, to niemożliwe. Niemożliwe, żebym słyszał to, co słyszałem, bo to były tylko te ludzie purchawki, powiedzmy to. Gdzie jest moja ta? Gdzie jest moja beczka ze stazą? To mnie zastanawia. Nie ma.
Okej, dobra, to trzeba będzie zhakować. Dobra, okej. Ła! Super, dobra. Wydawało mi się, że byłem w dobrym miejscu, także dziwne, że zostałem porażony. Chyba, że minimalnie przesunęła mi się myszka i... Dobra. Okej. Kurwa mać, jak ty możesz jeszcze pluć tym gównem? Nie, słuchajcie, naprawdę mi się wydaje, że słyszę dźwięk wydawany przez tych ludzi purchawki. Serio, kurwa. No, że nie powiem, że to było, żeby oni byli w sami sobie jacyś straszni, ale... Po prostu wprowadzali... tą jakby kwestię dość... stresującego... ubywającego powietrza. I to tak naprawdę był jedyny problem z nimi. Okej, dobra, save station. Oczywiście będziemy z każdej korzystać. Tylko czemu nie mogę z tej właśnie skorzystać? Mam nadzieję, że nie umrę. W najbliższym czasie. Okej, dobra, to chyba mam... Nie, to nie jest kolejna beczka. Fuck. To jest całe to wideo, które zakończyło oczywiście część pierwszą, kiedy dowiedzieliśmy się, że Nicole popełniła samobójstwo. Nie podoba mi się, dlaczego zrobiło się tak w pizdu ciemno. Okej... W światło. Nawet jeśli ultrafioletowe. I pokazujące każdą plamę krwi na ścianach. Każdą. Słownie każdą. Nie za bardzo chce mi się tu tędy iść. Okej, nekromorf, który tu był chyba przede mną... poszedł sobie właśnie. Mam taką nadzieję. Zniknął w szybie wentylacyjnym, także na razie mam go z głowy. Dobra, okej. Okay. Znowu staza. Dużo jest tu... Dużo jest tej stazy, za dużo, nie podoba mi się to. Nie chcę javelinów. Dobra, okej, czyli musimy sobie znowu przesunąć. Bo tak naprawdę musimy sobie znowu przesunąć ten pomost. Nie wiem, po co jest ta staza, ja sam nie korzystam dużo ze stazy. Telekineza, tak nazwijmy to, czy kineza właściwie. To jest chyba...
To jeszcze nie są czarne, te skoczki. No może? Nie wiem, czy oni mają inny kolor, czy to jest po prostu kwestia ultrafioletu. Dobra, okej. Aha, dobra. Na Chromebook mi pokazał, że nie mam szans, żeby tędy przejść, chyba że to spowolni. Co się stanie, jeśli to... Nie. To nie działa. Chyba że mogę to jakoś wyłączyć. Bo tu mamy otwarte drzwi. Błagam, niech to się da wyłączyć, bo... Jeśli nie, no to będzie ciężko trochę. Są javeliny. Okej, dobra. Power node. Nie, serio, zastanawiam się... No bo tak, ściągnęło nekromorfa na raz, to nie ma absolutnie... Tego też nie mogę w żaden sposób przesunąć. Do tamtego nie sięgam. Aha. I teraz... A, dobra, spoko. To było po prostu tak proste. Tylko czy w tej sytuacji działa winda? Działa, okej. To jest po prostu zasilanie tylko i wyłącznie po to, żeby... ta prądowa pułapka była działająca. A ja muszę sobie doładować stazę, bo w tym momencie rzeczywiście mam jej za mało. Dobra, zjedziemy na dół. Właśnie medical deck. Wiem, że w Dead Space'ie... A, dobra, w sumie. Nie będę uprzedzał faktów, ale... Zastanawiam się, czy tutaj wydarzy się coś. Wiem, co to jest. Tak spodziewam się. LOL! Kurwa, za mną. O nie. Kurwa mać. Co, ktoś jeszcze? Coś? Nie, dobra. Zużyłem olbrzymią ilość amunicji, mam wrażenie. W tym momencie do piły plazmowej mam zaledwie 49 pocisków, to jest za mało. Chociaż mam... Powinienem częściej używać karabinu plazmowego, bo do niego mam więcej pocisków. Ale mam wrażenie, że piła jest po prostu lepsza. Przeciwko wszystkim tym potworom. O, tu mamy w ogóle power noda, oczywiście, że użyjemy. W tym momencie zużyliśmy jeden, mamy ich jeszcze 6. No, to easy. Tutaj będzie coś ciekawego. Same medpaki w sumie skorzystałbym. Jeden zebrał. A tak poza tym to chyba tutaj nie ma nic ciekawego. Ammo plazmowe. Co by tak wywalić? Jeden ten. Podniosłem go, ale on mi się nie przyda. Ammo oczywiście, że tak. Tutaj nic nie ma. Żadnego schematu, nic. O! Nie wydaje mi się, żeby był taki motyw schowaniem się przeciwników w jedynce. Chociaż chyba to się wydarzyło już kiedyś właśnie w tej grze, w dwójce. Ale tak czy siak. Dobra, hałas. On mi się bardzo nie podoba. Absolutnie mi się nie podoba. Jest za głośny i za blisko. I jeszcze jest ładowanie stazy. Ktoś kogoś tutaj wloknie. O. Nie chciałbym jej spotkać jako nekromorfa. Nie tylko jako Isaac, ale jako kurwa gracz. Po prostu nie. Pewnych rzeczy po prostu nie chcę się zobaczyć. Dobra, okej, okay, będziemy iść tam, ale... O, save station. Dobra, czy tego będziemy w stanie... Nie mogę skorzystać z save station. Dlaczego? No, dopiero teraz. 5.18. W sumie niedługo powinniśmy kończyć. No dobra, no to będziemy lecieć dalej.
Tylko tu powinien być sklep. Ja bym... Co ja bym? Force Gunna mamy. Large Medpack. O, patrzcie. Vintage 40 koła. Ale to jest zbroja, która ma... 10%, 15% armora, 20% infermot i tych... Dobra, okej, okay. Ale tak, tego potrzebuję, to oczywiście jest jak najbardziej, bo więcej, po raz w końcu zmieni zbroję, to raz, a dwa, że będę miał w końcu więcej slotów w ekwipunku, to się do cholery przyda. Zobaczymy w ogóle, jak ten vintage suit wygląda, czy to będzie taki typowy z jedynki. Nie, yeah, this is... No, to jest taki typowy... Nie, ten strój jest taki bardzo typowy. Takie mam, powiem wam szczerze, skojarzenie z tą... z pierwszą zbroją Ironmana. Z Mark One'em. Nie, wygląda tak kurwa solidnie. No, fajnie, podoba mi się. Nie wygląda tak źle. Dobra, Zero G znowu. O, kropelki wody. Fajnie to wygląda. Tu powinien być pociąg. Tak. Myślałem, że coś jest za mną. Coś może być za mną, ale... No dobra, no to jesteśmy pociągiem. Na tym etapie. Gdzie mu... Aha, to jest ta blokada, o której mówiła kobieta w pociągu. I przez nią znaleźliśmy się w tej części medycznej. No okej, okay. Staza tylko i wyłącznie, nie potrzebuję tego. LOL. Nie, dobra, ty jesteś już martwy. Ty też jesteś martwy, bo się po prostu unosisz. Łode. Ciężko mi jest znaleźć... ich. Okej, dobra, jeden jest na górze. Kurwa mać, tu jesteś. Strasznie słaba widoczność. Dobra. Jeszcze są jakieś. Dobra, dobra, zajęliśmy się nimi wszystkim. Ale... Coś tu jeszcze... Coś tu jeszcze drze mordę. Mały medpack. Ja tu sobie wszystko pozbieram, bo to oczywiście wszystko się przyda, chyba że jest stazą, to się nie przyda. Dobra. Okej, okay, myślę, że już możemy wylądować. Okej, okay, dobra. W sumie i tak mogę wszystko zbierać, więc line gun oczywiście też wejdzie. Line gun to jest potężna broń, zawsze się przyda. Dobra, okay, chyba teraz wejdziemy z Zero G. No. Okej, objective complete. Czyli chyba przedostaliśmy przez tą część medyczną. To jak widzi, nie ma światła ultrafioletowego, krew jest po prostu krwią, a nie białymi plamami. Nie powiem, żeby mi to, nie wiem, przeszkadzało. Okej, znowu wspomnienie. Ale nawet nie zwróciłem uwagi, czy przedtem... czy przedtem ta szyba była wybita. Dobra, okej, dotrzymy już do następnego punktu. I będziemy wtedy kończyć. Okej, dobra.
Dobra, zabici. Coś tu jeszcze. Aha! Kurwa, to już są te czarne, te gorsze. Udało się je położyć, dzięki Bogu. Przeładujmy sobie karabin. Dobra, okej. Udało się szybko złożyć przeciwnik. Okej, nie chciałem co prawda tego, ale zadziałało. Dobra, kurwa, jak on ma dużo faz. A tamten co? Tamten czarny chyba poleciał w pizdu. Nie widzę go nigdzie tej przyszpilonego. Ale było widać, że umarł. To chociaż tyle dobra. A szkoda, bo przydałyby mi się jego fanty. Okej, dobra, tu będzie jeszcze jeden. Kurwa, myślałem, że się złożył. Okej. Dobra, dałeś medpaka. Coś tu jeszcze ryczy, ale chyba nie tutaj przy mnie. Dobra, skończymy na tym mostku kapitańskim. Także ja zapisuję. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już w kolejnym. Mam nadzieję, że już wejdę w normalny tryb. Będziemy widzieć się dość regularnie. O nie, dzieci. Dobra, także ja kończę. Nie chcę walczyć z dziećmi w tym momencie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, papa.